Założona w 1992 roku austriacka firma Comptech jest liderem rynku urządzeń do przetwarzania biomasy oraz mechanicznego i biologicznego przetwórstwa odpadów. Technologię produkcji maszyn i ich możliwości mieliśmy okazję poznać podczas Dni Green Efficiency, odbywających się w jednej z siedzib firmy w niemieckim Elde. Kribus 3800E to obecnie największy mobilny przesiewacz bębnowy z sitem mocowanym centralnie na podwoziu kołowym. Urządzenie zostało skonstruowane do segregacji takich materiałów jak kompost, biomasa, odpady drewniane, ziemia, żwir i piasek. Na uwagę zasługuje zastosowany tu opatentowany przez firmę Comptech system napędu bębna bez wykorzystania łańcucha Wheel Grip. But there's no one to go. Alone in a cage, just roaches and rats. I smoke on the floor and wait for my death. I got another to do. Przesiewacz gwiaździsty Multistar L3 można szybko dostosować do potrzeb użytkownika dzięki kasetowej konfiguracji podkładów przesiewających, która pozwala na szybką ich wymianę. Innowacyjnym rozwiązaniem jest hybrydowy napęd, dzięki któremu możliwe jest pobieranie energii z sieci bądź ze zintegrowanego z maszyną generatora. System wyrzutowy drobnej frakcji za pomocą przenośnika o falistych krawędziach pozwala na zmniejszenie jego zapotrzebowania na moc. Nowością w portfolio firmy Comptech jest separator kamieni i folii Hurifex, przeznaczony do oczyszczania biomasy i kompostu z lekkich zanieczyszczeń i kamieni w jednym cyklu. Producent deklaruje skuteczność separacji materiału na poziomie 95% przy wydajności 60 m³ na godzinę. Hurifex korzysta z generatora wysokoprężnego bądź zasilany jest bezpośrednio z sieci.